Falkowa w legendach i historii. Autorka Zofia Śmierciak, jest to moja mamusia. Wstęp, położenie, rys historyczny. Wstęp, motto. A czy znasz ty, bracie młody, twoje ziemie, twoje wody? Wincenty Pol, pieśń o ziemi, o naszej. Falkowa. Dzisiaj, kiedy mamy duże możliwości zwiedzania i podziwiania obcych krajów, pamiętać trzeba, że w pierwszej kolejności wskazane jest poznanie walorów, geografii, historii i kultury rodzinnych stron. Niedaleko Ciężkowic jest wieś Falkowa. Falkowa leży na Pogórzu Ciężkowickim. Historia Falkowej sięga czasów króla Kazimierza Wielkiego. Falkowa była wsią szlachecką. Kolejni właściciele to Trestkowie z Trestczyna, z rodu Gryfitów, Marcin z Wrocimowic, Herbu Półkozic, Kasztelan Połaniecki, któremu król Olbracht odnowił przywilej na prawo niemieckie, między innymi dla Falkowej. Adam Błędkowski, Anna Brzańska, Przypkowscy, Jan Potocki. W roku 1461 Falkowa wraz z Brzaną i Sędziszową została zaliczona do powiatu czechowskiego. Przed II wojną światową należała do powiatu grybowskiego. Obecnie jest w powiecie tarnowskim, w województwie małopolskim. Poczta znajduje się w Bruśniku. Falkowa otoczona jest następującymi miejscowościami: Bruśnik, Brzana, Lipnica, Bukowiec, Siechierczyna, Jamna. Część Falkowej zaliczana jest do parku krajobrazowego. Jest miejscowością turystyczną, przez którą wędrują turyści do Bukowca i do Jamnej. W jaki sposób dotrzeć do Falkowej, aby przy okazji zwiedzić jak najwięcej zabytków i poznać przyrodę? Otóż najlepiej wycieczkę rozpocząć, wysiadając ze stacji Bogoniowice-Ciężkowice. Idąc ze stacji w Kąśnej Dolnej, zwiedzamy dworek Ignacego Jana Paderewskiego 1860-1941, jedyny w Polsce. Przypominamy sobie, że Paderewski był światowej sławy pianistą, kompozytorem i politykiem. W 1919 roku pełnił funkcję premiera i ministra spraw zagranicznych. Obecnie w dworku ma siedzibę Towarzystwo Muzyczne. Następnie, przechodząc przez most na rzece Białej, zwiedzamy turystyczną stolicę regionu Ciężkowice, królewskie niegdyś miasto, które utraciło prawa miejskie, ponownie otrzymało prawa niemiejskie 1.1.1998 roku. Warto tutaj zobaczyć ratusz XIX wieku, do którego szkic robił sam Jan Matejko. Kaplicę z 1895 roku z kamiennym posągiem świętego Floriana. Kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła oraz zabytkowe domy z końca XVIII wieku z głębokimi podcieniami na ozdobnych słupach, nakryte dachami naczółkowymi. Nie można ominąć rezerwatu przyrody nieożywionej, skamieniałe miasto zajmującego powierzchnię 14,91 hektara. Z Ciężkowic idziemy przez Zborowice, gdzie znajduje się zabytkowy kościół pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny z lat 1530-1541, o którym wspomina Jan Długosz 1415-1480, historyk, wychowawca synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Doliną Białej dochodzimy do Bruśnika i zwiedzamy kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Niebowziętej z 1903 roku. Pani bruśnickiej pokłon złożył Wincenty Witos 1874-1945, gdy był na spotkaniu z miejscową ludnością. Ze stacji kolejowej w Pławnej niesiony był na rękach, wspomina o tym pani Zofia Śmierciak, która jako członkini koła ZMW Wici witała pana premiera.
Następnie przechodzimy koło ruin dworku państwa Wichau-Bzerów, niegdyś pięknej rezydencji tonących w kwiatach. I tak niebieskim szlakiem dochodzimy do Falkowej, na najwyższe jej wzniesienie, ponad 400 metrów nad poziomem morza, gdzie rośnie lipa szerokolistna o obwodzie 585 cm. Pod nią odpoczywało rycerstwo króla Jana III Sobieskiego, wracające do cieczy Wiednia 1683. Od lipy można podziwiać piękną panoramę Falkowej. Widać rozsiane domy i głębokie wąwozy, paryje, przez które w zimie nie ma przejścia, gdyż są zawiane śniegiem. Nadto roztacza się wspaniały widok na całe Pogórze i Beskid Niski. Na południowym zachodzie przy dobrej widoczności spoza Beskidu Sądeckiego wyłaniają się Tatry. Szlatykiem niebieskim okalamy, idziemy dookoła wieś Falkową i idziemy do Bukowca. Na wzgórzu o wysokości 503 metry nad poziomem morza znajduje się kościół pod wezwaniem Niepokalanego Serca Marii Panny, przeniesiony z kamiennej, a zbudowany w 1805 roku jako cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem świętego Parastery. Zaraz za kościołem rozciąga się rezerwat Diableś Skały. Do jego osobliwości należą skałki zbudowane z piaskowca ciężkowickiego o oryginalnych kształtach. Noszą nazwy Grzyb, Kapa, Diabeł. Ciekawa jest jaskinia szczelinowa, należąca do jednej z najdłuższych w Beskidach, około 350 metrów długości korytarzy, zwana przez miejscowych Diabla Dziura, bo według legendy diabeł tam zamieszkiwał. Ale nie tylko diabeł, bo i zbójnicy, partyzanci w czasie II wojny światowej. Według wcześniejszych podań były tam katakumby pierwszych chrześcijan. W okolicach Potęgrodzia znaleziono monety rzymskie z czasów początków chrześcijaństwa. W jaskini żyje wiele gatunków nietoperzy, najrzadszy w Polsce gatunek podchowca małego. Idąc obrzeżami Falkowej trafiamy do Jamnej. W czasie II wojny światowej w odwecie za działalność partyzancką Niemcy spalili całą wieś z jej mieszkańcami. Krzyk rozpaczy słyszany był aż w Falkowej. Aby uczcić pamięć pomordowanych, we wrześniu odbywają się uroczyste nabożeństwa polowe. Z Jamnej schodzimy do Siekierczyny, pięknej krajobrazowo wsi położonej wśród lasów. Od strony Siekierczyny drogą przez las wchodzimy do Falkowej, aby dojść do jej serca, do szkoły. Szkoła we wsi wybudowana była jako pierwsza. Budowały ją prawie 3 pokolenia, pradziadkowie, dziadowie i rodzice obecnego pokolenia dzieci. Kamienie i drzewo pradziadowie wozili krowami, a cegłę końmi. Pracowali bardzo ciężko, aby ich dzieci, wnuki i wnuki wnuków mogły się uczyć. Przodkowie pracowali w wielkim trudzie, ponieważ do Falkowej nie było drogi asfaltowej. Była droga bardzo błotnista, którą po deszczu nie można było przejechać. Droga asfaltowa została zbudowana dopiero w czasach gierkowskich. Dzisiaj w tej wymarzonej przez pokolenia drodze jest coraz więcej wybojów. Służby drogowe tego nie widzą. Również w czasach gierkowskich Falkowa została zelektryfikowana. W roku 2000 we wsi została przeprowadzona telefonizacja i gazyfikacja. W pobliżu szkoły wybudowany jest nowy kościół pod wezwaniem podwyższenia krzyża oraz nowa remiza strażacka i sklep. Budowniczym kościoła był długoletni proboszcz parafii, wspaniały kapłan, ksiądz Władysław Kurdziel. Cząstkę historii Falkowej, już zapomnianej, oddają legendy. Dziękuję.